A ja wybrałem jakąś klasę? Ja jeszcze nic nie naciskałem. Na samym kreatorze postaci. Tak? To kogoś wybrałem, a mogę sprawdzić, kogo wybrałem? To pewnie po umiejętnościach się da jakoś wybrać. Kurde, co tu się stało? Zabili mi człowieka. Jakieś maszyny. A jak sprawdzić umiejętności twoje, albo takie, co w przyszłości? Też tam drzewko. To tam wchodzi, tam zapomniałem. I zobacz w ustawieniach, czy masz włączone lub wyłączone automatyczne awanse, żebyś mógł ręcznie... Mam wyłączone. A czemu oni ludzi nabijają na pale? Ashley Williams z 212. Wy tu dowodzicie? Raport sytuacyjny. Natychmiast. Byliśmy na patrolu, kiedy nastąpił atak. Próbowaliśmy wysłać sygnał SOS, ale odcięli łączność. Od tego czasu walczę o życie. Wiecie, z czym mieliście do czynienia? Myślę, że to gety. Gety nie opuściły mgławicy od prawie 200 lat. Skąd więc się wzięły? Gety najwidoczniej przybyły po nadajnik. Wykopalisko jest niedaleko stąd, za tym wzniesieniem. Nadajnik wciąż może tam być. Porucznik Alenko i ja zajmiemy się tym. Pozwólcie mi dołączyć. Te istoty wyrżnęły mój oddział. Dajcie mi szansę się zemścić. Ona zna teren, komandorze. No i przydałaby się większa siła ognia. Witaj na pokładzie, Williams. A to, co ja tam w dialogach, co ja poruszam, co ja mówię, to ma jakieś znaczenie później? Znaczy, przy zwykłej, nieistotnej rozmowie to nic nie robi, a przy innych sytuacjach będziesz miał albo ten, nabijał renegata, czyli takiego dupka zazwyczaj, można by prosto powiedzieć. Albo brutala, albo masz idealistę, gdzie tam bawi się takiego złotoustego. Ogólnie zazwyczaj jak chcesz, żeby dobrze wyszło, no to musisz bardziej pakować w idealistę, nie? Co to jest kajdan? Chyba wpływa na to, jakbyś mógł ten urok i zastraszanie. A co to jest nie kajdan? Nie wiesz, jak wysoko chyba. Ale to już może nie pamiętam dobrze. Co? Co to jest kajdan? Co to jest? Kajdan. Tu pisze, przy wszystkich broniach pisze kajdan, przy wszystkich skinach pisze kajdan. Jest na drugim końcu tego okna. Mam jakiś rzut i... Bo to są skiny sabotaż. Kajdana, tego typka po lewej. Aha. Bo to są jego skiny. To jest po prostu, możesz ustawić, że nie automatycznie używałem skilli, albo właśnie robić taba, czy tam shifta i samemu ręcznie wykorzystać, co nie będą rzucać w danym momencie. To sterowanie jest zbyt skomplikowane. Patrz, tam nikogo nie ma, oni są za ścianą. A ci już strzelają do nich. I mi oznaczają. Obszar zabezpieczony. To miejsce wykopalisk. Nadajnik był właśnie tutaj. Musiał zostać przeniesiony. Przez kogo? Przez naszych? A może przez gety? Trudno powiedzieć. Może dowiemy się więcej po zbadaniu obozu. Ruszamy w stronę obozu.
Jest na samym szczycie wzgórza. Zmiana planów, Shepard. Niedaleko się ciekaw, czy domyślny profil oznacza, że grasz jako po prostu żołnierz? Poczekam na ciebie. Jakbyś wszedł w drzewko, umiejętność się bym mógł wydukać. A jak to się ten robi? Może na tabie masz, nie wiem. Nic nie działa. Pamiętam, czy to był tab czy escape? Może escape. Laksykon? O, jest oddział. Jak miga oddział, to znaczy, że są jakieś punkciki do rozdysponowania. Jesteś żołnierzem, czyli się specjalizujesz w używaniu broni. I możesz nosić średnie i ciężkie pancerze, tylko tam musisz chyba nabić parę punktów w pancerzu, żeby mógł ten ciężki pewnie ubrać. Nie pamiętam, o czym się przysywałeś do osłony. W jedynce ja nigdy nie używałem osłon. No, tylko teraz ja mam jakieś zadania, nie wiem co. Masz iść dalej. Pewnie tak. Karabin snajperski, kosiarz i selmitar 1. Weź wszystkie. Jest gdzieś ekwipunek? Ja też na przyszłość Omnigel używasz, żeby automatycznie otwierać zablokowane jakieś szafki i naprawy tego Omako. Ale nie pamiętam, czy to, ile dostajesz Omnigelu, zależy od poziomu itemu. To jest tyle samo, bo jeśli to jest tyle samo, to na początku szczególnie się opłaca, bo potem z każdym poziomem tej broni na coraz więcej jest wartościowe. Obóz nie jest w najlepszym stanie. To dobre miejsce na zasadzkę. Uważajcie. Oho. Oho. A i też zmienili, jak ci się przegrzeje broń, to może zmienić na inną i ona się wtedy na plecach ci wychłodzi, a w starej części właśnie ona się przegrzewała i dopóki nie wyciągnąłeś z powrotem, ona się nie odgrzała, jak to powiedzieć. Rozumiem. Już powoli zaczynam czaić tutaj sterowanie nawet. Zamek szyfrowy jest zablokowany. Ogólnie mam wrażenie, że oni się po prostu skupili na poprawieniu trochę tekstur, grafiki, rozdzielczości i takich, wiesz, usprawnień takich, jak to się mówi, life of quality, improvement, coś takiego. Ludzie, dzięki niech będą stwórcy. Szybko, zamknąć drzwi, zaraz wrócą. Jak trafiliście do tego baraku? No, ukryliśmy się podczas ataku. Musieli przybyć po nadajnik. Na szczęście go tam nie było. Został przetransportowany do portu. Zostaliśmy z Manuelem z tyłu, żeby zwinąć obóz. Kiedy nastąpił atak, Marines walczylibyśmy, zdążyli się ukryć. Oddali życie, by nas ocalić. Nikt nie przeżyje. Era ludzkości dobiegła. Wiesz, kogo oni mi przypominają, ci dwoje? Zostaną. Z miodowych lat, ten sąsiad tych głównych bohaterów, w zasadzie współgłówny bohater.
Norek? No. Williams, zabierz nas do portu kosmicznego. Nie możesz tego powstrzymać. Nikt nie może. Zapada ciemnie. Mrok wieczności. Bardziej ta jego żona. Cicho, Manuel, idź się połóż. Poczujesz się lepiej, kiedy lekarstwo zadziała. Aha, czyli oni też są jacyś dziwni. Mogłeś mu przypierdolić. Tak? I jeszcze jej wcisnąć, że to dla jego dobra. Saren? Oho. To nie twoja misja, Saren. Co tutaj robisz? Rada uznała, że przyda ci się w tej sprawie pomoc. Nie spodziewałem się Getów. Nie jest dobrze. Nie martw się. Mam wszystko pod kontrolą. Oho. Zdrada. Co to takiego? Tam w oddali. Statek podpadł. Nie wiem, co to jest, ale rozwalę. To był jeszcze jeden kosmita. A to z nich wypadają te bronie, czy to po prostu skrzynki takie sobie losowo są? Są, po prostu. Na spacji jest taka interakcja z otoczeniem. Może się przyklejasz. Turianin? Znasz go? To widmo. Był z nami na górze. Coś się poruszyło. Tam, za skrzyniami. Zaczekajcie! Nie strzelać! Jestem jednym z was! Człowiekiem! Prawie cię zabiliśmy przez to twoje skradanie. Przepraszam. Nie skradałem się, tylko ukrywałem przed tymi stworami. Nazywam się Powell. Widziałem, co spotkało tamtego Turianina. Ten drugi do niego strzelił. O czym ty do diabła mówisz? Tutaj byli dwaj Turianie. Twój przyjaciel i ten drugi, Saren. Chyba się znali. Twój przyjaciel nieco wyluzował i Saren go zabił. Strzelił mu w plecy. Dobrze, że mnie nie widział za tymi skrzyniami. Podobno nadajnik Protean został przywieziony do portu kosmicznego. Co się z nim stało? Jest na drugiej platformie. Pewnie tam kierował się ten Saren. Wskoczył do kolejki zaraz po tym, jak zabił twojego kumpla. Wiedziałem, że ten nadajnik oznacza kłopoty. Wszystko się spieprzyło, gdy go znaleźliśmy. Najpierw pojawił się ten cholerny statek Baza, a potem nastąpił atak. Zabili wszystkich. Wszystkich! Gdyby nie te skrzynie, też byłbym już trupem. Jak to się stało, że tylko ty przeżyłeś? Dlaczego nikt inny nie próbował się schować? Nie mieli szans. Ja byłem za skrzyniami, kiedy rozpoczął się atak. Chwila. Byłeś za tymi skrzyniami jeszcze przed atakiem? Ja... Czasami muszę się zdrzemnąć, żeby przetrwać jakoś do końca zmiany. Kimam sobie za skrzyniami, w ciszy. Przeżyłeś, bo jesteś leniwy. Gdyby nie ta drzemka, pewnie byłbyś już martwy. Tak. Tak mi się wydaje. Nie chcę o tym myśleć. Musimy odnaleźć ten nadajnik, zanim będzie za późno. Powinniście zabrać się kolejką towarową. Tam właśnie poszedł ten drugi Turianin. Ja nie mogę tutaj zostać. Muszę się stąd wyrwać.
kolejką towarową. Kto do mnie strzela? Co chcesz? Idealnie. Ten pistolecik jest najlepszy. Zalety w każdej części są jedne z lepszych broni. Szczęście, jak też masz wybór, co nie pomiędzy ciężkim pistoletem, a szybko strzelić pistoletem. Pod nadróżnicę mam więcej tego typu rzeczy. Ten jakiś wyjątkowo wytrzymały. Może poza zasilanie, bo to jest ten. Już nie żyje. Ta dynia ze skołpy rozwiązuje problem. To jest problem, że oni wyglądają faktycznie jak takie śmietniki, nie? No patrz. Dostał, dobra. A co to są te medizele? Pewnie do leczenia. Nimi możesz podnosić powalone towarzyszy. A to osłono mi się regeneruje? Tak. No i petarda. Życie chyba też. Dopiero w drugiej części masz segmenty. O, żyćko. To ten zły, ten na sy. Założyć ładunki wybuchowe, zniszczyć kolonię, zrównać to miejsce z ziemią. A oni jeszcze nie wiedzą, że my jesteśmy im na plecach. Nie czują tego oddechu na karku. Ale poczują. No na pewno. Już zakłada kondom. Przyjechaliśmy wam wpierdolić. Ładunki wybuchowe. Pewnie podłożyły je Getty. Szybko! Musimy je znaleźć i wyłączyć. Ale czemu te Getty się tak go słuchają? Dziwna sprawa. To wszystko jakoś jest... Nie można, nie mogą ci całej gry wyjaśnić w pierwsze 15 minut. Informacji masz ten leksykon, jakiś tam ten menu, jak cię interesuje, możesz tak posłuchać o traktach, jak tam podkrywasz, tam cię wyskakuje na przykład nowy wpis w leksykon. Główny leksykon nawet ma dubbing, jak nie chcesz. Nie! Dobra, nie żyję.
ale wytrzymały. A to w głowę oni padają za pierwszym strzałem, tak? Czy masz premię do headshota? Też masz... RPG. Dobra. W modyfikacjach do broni je na przykład omijają tarcze, albo lepiej się razem z syntetykami, tego typu rzeczy.